cyklu prezentacji zimowych wersji kamperów i podejścia fabryk do budowy właśnie tych przeznaczonych do warunków zimowych pojazdów. Udaliśmy się do firmy Wadoscy Kampery. Obok mnie Maciej Ujma, odpowiedzialny za sprzedaż. Maciej, tak? Tak, dokładnie. Maciej, ty najlepiej chyba znasz marki, które sprzedajecie. Maciej w swoim portfolio kilka. No i chciałbym od ciebie uzyskać informację, jak poszczególni producenci podchodzą właśnie do wersji zimowych swoich pojazdów. No przede wszystkim jest to uzależnione też od modelu danego producenta. Tutaj na przykład omówimy przykładowo markę Detlefs, model Trend. Tak, czyli najbardziej popularny model w Polsce, nie? Tak, naprawdę. Tak, dokładnie. Tak. Są jeszcze modele Just, ale tamten pakiet zimowy identycznie wygląda jak w modelu Trend. Czy on jest fabrycznie przystosowany do warunków zimowych? Tak. No to opowiedz. Detlefs oferuje fabryczny pakiet zimowy, który składa się z kilku elementów. W różnych markach różnie do tego podchodzą. Tutaj mamy po prostu pakiet. I w tym pakiecie mamy kilka takich właściwości polepszających właśnie izolację. Przede wszystkim pakiet zimowy to jest inne wypełnienie ścian. Jest to wypełnienie materiałem XPS, bardzo gęstym. Dużo lepszym niż styropian. Czyli dużo lepsze właściwości izolacyjne. Tak, ma, dokładnie tak. Coś, czego później z wiadomych względów nie dołożymy, nie uzupełnimy. Tak. Mamy też oczywiście zbiornik na ścieki izolowany, podgrzewany, to też jest ważne. Taki element, wiadomo, możemy dołożyć, ale wiadomo, fabrycznie jest to zrobione w jeszcze lepszy sposób niż dokładane rozwiązanie. Jest to bardzo estetyczne rozwiązanie. Mamy też obok panelu sterowania mamy przełącznik. To sobie zaraz do tego przejdziemy, ale Trend to nie jest jedyna linia. Czy jak inne modele właśnie są przygotowywane do zimy? Jeśli mówimy cały czas o marce Detlefs. Ten pakiet zimowy wygląda w pozostałych wersjach tak samo. Jest jeszcze jeden pakiet zimowy rozszerzony, gdzie pojawia się ogrzewanie Alde. Aha, czyli Alde. Ogrzewanie wodne. Tak. To już jest wyższa półka. To też niesie za sobą dodatkową wagę i nie jest to obowiązkowe w zimowym kamperze tak naprawdę. Ogrzewanie gazowe jak najbardziej spełnia, nadmuchowe spełnia swoje wymogi i w kamperze naprawdę jest ciepło. To co, to może podejdziemy tam do środka, do tego kampera i pokażemy, jak ten kamper jest przystosowany do zimy. Zapraszam. Maciej, no to opowiadaj, co tutaj w środku, co świadczy o tym, że to jest właśnie wersja zimowa? W Detlefsie świadczy nam między innymi o tym przełącznik do ogrzewania wody szarej. Możemy tutaj włączyć ogrzewanie. Nie jest to tylko i wyłącznie sama izolacja, jest on też ogrzewany. Z kolejnych takich wyróżników warto tutaj przejść do pieca. Tu ma kombi 6E. W pakiecie zimowym jest on tutaj z trybem elektrycznym. Mamy możliwość tutaj. Czyli dodatkowe grzałki. Tylko gaz, mieszany tryb i tryb elektryczny czysto. Tutaj jest taki dodatek do wersji zimowej, że to nam się tutaj pojawia. Poza tym jest to standardowa truma. Widzimy GOG-a. Tak, z naszej strony tutaj pod klienta już został domontowany GOG. Jest to podgrzewacz reduktora gazowego. Tak. Mamy tutaj opcję podgrzewania reduktora gazowego, więc tutaj nawet i większe mrozy nie są straszne. Pokażemy też system założonego gazbanku do tankowania gazu LPG na zewnątrz. Czyli mamy już tak, na pewno ściany z innym wypełnieniem, czyli to już tak typowo przygotowane, fabrycznie przygotowane pod wersję zimową. Mamy Kara Control, czyli dwie butle mamy, czy dwa gazbanki, czy dwa jeden? Gazbanki. Dwa gazbanki. To zaraz sobie zobaczymy. Ten ogrzewacz to nie jest jakby, nie wchodzi w skład pakietu Detlefsa, to jest osobna opcja. Dodatkowo, albo fabrycznie, albo u nas. Natomiast podsumowując ten pakiet zimowy, to tak jak już powiedzieliśmy, to ogrzewanie gazowo-elektryczne, wypełnienie ścian materiałem XPS, izolowane przewody wodne. Przewody wodne też są zaizolowane, już fabrycznie wycieplone. Bo nawet ja sam testując różne kampery, w jednym miałem taki przypadek, że przy minus 18 stopniach przewody, które szły w ścianie, zamarzły. No tutaj właśnie też producent wziął to pod uwagę i są dodatkowo wycieplone, zaizolowane. Dobrze, a jak zbiornik wody czystej? Rozumiem, że jest wewnątrz kampera. Znajduje się wewnątrz, dosłownie tutaj pod łóżkiem.
Mhm. Więc on tutaj wystarczy, że samochód się grzeje i nie ma potrzeby dodatkowego podgrzewania, ogrzewania. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że w naszym serwisie też wykonujemy takie przeróbki. Tutaj na prośbę klienta zostało obniżone łóżko małżeńskie. Czyli to jest fabrycznie nowy kamper i wy żeście tak. dostosowali tak jakby do konkretnej potrzeby. Tak, na życzenie klienta zostało ono obniżone. Nie jest ono tutaj założone z regulacją, bo też tutaj liczyliśmy, zależało nam na wagę, na wadze kampera, nie chcieliśmy go dodatkowo dociążać. Klient zgodził się po prostu na obniżenie łóżka. Taka była jego prośba, to zostało wykonane. Myślę, że to zostało wykonane bardzo profesjonalnie. I w zasadzie nie jesteśmy w stanie poznać, że tutaj coś było przerabiane. To korzystając z okazji, że tutaj jest bardzo fajny pakiet Fiata, opowiedz, co tutaj, co tutaj Fiat wyposażył w tym wersji, to jest Advance, tak? Tak, to jest pakiet Advance od Fiata. Mamy tutaj do czynienia właśnie z nowym modelem Ducato po liftingu z dodatkowym pakietem Advance. Znajdziemy tutaj m.in. dużą nawigację z obsługą głosową, klimatyzację w pełni automatyczną, tutaj znajdziemy indukcyjną ładowarkę. Czy można położyć swój telefon i... Dokładnie, tych elementów w poprzednim Ducato sprzed liftingu nie znajdziemy. Mamy tutaj też bezkluczykowy dostęp. O, to też jest ciekawa opcja. Po mojej lewej stronie tutaj też mamy już hamulec elektryczny. Czy już jako osobówka. Tak, tak jako osób nie ma tej dźwigni. Tutaj rzeczywiście dość duży postęp zrobił. W pełni cyfrowe zegary. No, ten samochód tutaj w tej chwili został mocno odmłodzony i już nie odbiega nawet od samochodów osobowych. W zasadzie nawet i te wszystkie systemy bezpieczeństwa są w tej chwili dostępne w Ducato, więc jak najbardziej samochód po liftingu jest jak najbardziej aktualny. Maciej, ale są jeszcze opcje doposażenia wersji zimowej, tak. takie, których akurat tutaj w tym nie ma, w tym modelu. Nie? To co jeszcze poza możemy tym pakietem zimowym, dołożyć? Jak już powiedziałem, są dwa. Jest pakiet zimowy z trumą 6KWE, tak. jak i też dodatkowy pakiet rozszerzony ALDE, ale poza tym znajdziemy jeszcze pojedyncze opcje. Są to m.in. dodatkowo okna ramowe, których w tym samochodzie nie ma, jak i podłoga ogrzewana na 230. Czyli przy podłączeniu do słupka na kempingu automatycznie będziemy mogli użyć podłogi elektrycznej, tak? Podgrzewanej elektrycznie. To jest dodatkowa opcja do pakietu zimowego. Można sobie jak najbardziej taką opcję jeszcze domówić. Z tym, że musi być to na etapie fabrycznym. To jeszcze do pełni informacji, powiedzmy, ile mniej więcej kosztuje taki pakiet zimowy w Detlefsie? Pakiet zimowy do modelu ten kosztuje 2,5 tysiąca euro. Ten, który obejmuje trumę kombi 6E. Natomiast pakiet, który obejmuje ogrzewanie ALDE, kosztuje 5 tysięcy euro. Dobrze. Maciej, dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Teraz już wiecie, jak do tematu wersji zimowych podchodzi marka Detlefs, a my idziemy do kolejnych marek. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.